Cześć, tu Grigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w RimWorld. Mieliśmy atak szalonego zwierzęcia przed chwilą. Postanowiłem, że przeleci trochę czasu, bo w sumie nic takiego bardzo ważnego się nie działo i pomyślałem sobie, że po prostu możemy przyspieszyć sprawy, dlatego poza kamerą tutaj zacząłem konstrukcję kolejnego muru i w końcu powiększymy sobie spiżarnię. Spiżalkę tak zwaną. Śpiżarkę. No i chyba tak, tutaj budujemy kolejne kapsuły wyrzutnie, to by się bardzo nam przyda. Ja bym chciał jakieś priorytety pozmieniać, dlatego że żadna z naszych postaci nie zajmuje się tym, co mnie jakoś niepokoi, bo bardzo chciałbym, żeby ktoś, na przykład konsolowiec, który ma... O właśnie, idziesz się tym zająć. Wyśmienicie, wybornie. Praca. Tutaj zmieniłem niektórym naszym rimkom na ogrodnictwo, na jedynkę ustawiłem. Także mam nadzieję, że się tym zajmą w najbliższej przyszłości. No i co? I powoli zdążamy w stronę statku. Będziemy musieli wybudować tylko kapsuły hibernacyjne. Aha, wszystkie techy jakby te. Z tej budowy statku trzeba zrobić. I to... Aha, czyli te dwie technologie. To jest potrzebne Advanced Fabrication, które potwierdzenie tworzenie komponentów. No dobrze, to wszystko w swoim czasie, że tak powiem... Rozwiniemy, to nie ma się co niepokoić. Tutaj bym zlecenia dał i zrobił kamizelki o zaawansowane teto swoją drogą. Kamizelki na razie suspendujmy. O Jezu, przepraszam, mam nadzieję, że ludzie w słuchawkach nie umarli teraz. Chciałbym zrobić pociski wybuchowe. W ilości, nie wiem, na przykład 10. Mam nadzieję, że ktoś to zrobi. Rozumiem, że najpierw i tak hełmy, czy tam te kaski, czy cokolwiek zostaną zrobione. Geoskaner, wow. Pozwala budować geoskanery, które wykrywają znajdujące się głęboko pod powierzchnią surowce możliwe do wywiercenia. No i właśnie to chcielibyśmy zrobić. Gdzie jest taki geoskaner na przykład? To jest dalekozasięgowy skaner minerałów, to jest co innego. Pianka gaśnicza to jest co innego, konsola łączności to jest co innego. Meble? Nie. Obrona? Produkcja? Głębokie odwierty są tutaj, a geoskaner gdzie jest? Wstępna, aha, poziom przemysłowy. Pozwala budować geoskanery, które wykrywają najwięcej się... Okej, to mi nic nie mówi niestety. Tworzenie komponentów, tak czy inaczej, to zróbmy. A geoskanera ja poszukam po kolei. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Tu są głębokie odwierty, tak? No ale trudno, żebyśmy głębokie odwierty robili bez geoskanera. Tu nie ma niczego takiego. Konsola, pianka, geoskaner jest. Zaawansowane komponenty nam są potrzebne, tak? Aha, czyli tak czy inaczej musimy po prostu zrobić skaner. Czy ten? Musimy kolejny tech po prostu odkryć. No i czemu nie mogę? O nie! Oh, fuck. Na odwrót wybudowałem te typki. No trudno. To sobie budujemy. Wow, wielbłądzia wełna. Lord jakiś jest niezadowolony. Dlaczego? Aha, tak, bo tutaj ktoś ci zginął. Tutaj to zbudujemy i tutaj zbudujemy od razu przejście. Czyli co? Pytanie, może po prostu rozmontujemy te ściany, tylko najpierw niech to się zrobi, a tutaj stworzymy kopię. Wolałbym jednak do wewnątrz, bo to bezpieczniej. Raz i dwa myślę, że nam potrzebne i przy okazji zrobimy jeszcze zasilanie i przewód elektryczny, pyk. A ty się zajmij kończeniem tego. No i co, przy okazji będziemy mieli więcej miejsca na jakieś dodatkowe rzeczy, gdyby nam to było potrzebne. Jezu, kompletnie? Aha, okej. Dobrze. No i co, noc to dużo się nie będzie działo. Możemy sobie spokojnie na trójeczce przejechać.
Wydaje mi się, że nie będziemy chyba atakowali jednak tamtego obozu, chociaż mamy te kapsuły, moglibyśmy je wypróbować. A z drugiej strony trochę głupio jest tracić tyle żelaza, bo ile to kosztuje. 60 metalu, jeden komponent na taką głupotę, żeby po prostu się przeskoczyć. O nie, musimy jeszcze raz wygenerować planetę, myślałem, że coś zrobiłem. Jeez. No bo mieliśmy w poprzednim odcinku tę bazę, gdzie tam mieliśmy do zdobycia 12 zaawansowanych komponentów tutaj. No tylko, że to jest odległość, no dosłownie rzut beretem, no to jest pół dnia, więc pytanie, czy opłaca nam się kapsułą koniecznie tam lecieć. Myślałem, że można by z kapsułami zrobić tak, że po prostu byśmy sobie przeskoczyli gdzieś, gdzie jest daleko, typu tutaj, szara równina, albo gdzieś tam, żeby pohandlować sobie na chillu. Gdzie jest generalnie za daleko, żeby 4 dni iść w jedną i 4 w drugą. Tak to mogliśmy po prostu w jedną stronę się wystrzelić kapsułą, a w drugą już normalnie wrócić na piechotę. Z tym, tylko pytanie, czy z mawołami i tak dalej byśmy się dali radę wystrzelić. Pewnie nie, więc tutaj są różne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Tym wszystkim. Okej, to ci zakolejkuję. Tu jest metal, tak. No właśnie, nikt tego nie nosi, niestety na razie. Zbiera ziemniaki. Wiesz co, może nie, może zajmij się raczej tym. Tak szczerze mówiąc. Jeśli chodzi o żywność, to osiągnęliśmy jakieś takie bezpieczeństwo, mi się wydaje, żywnościowe. Myślę, że możemy na razie wyłączyć tę strefę w ogóle. Ziemniaczaną. Obi, jak tam budujesz to? Bardzo się cieszę. Wow! No właśnie, nie mamy miejsca na żywność. Nie, weź... potrzebne komponenty są. Już w ogóle nie mamy komponentów, tak? Ajajaj. No to koniecznie musimy chyba znowuż zrobić wyprawę do naszej drugiej bazy, tak zwanej. No dobra, no to jak trzeba, to trzeba. To zróbmy to jutro, w tym sensie, że niech przeskoczy jeden dzień, a my przygotujemy karawanę, która sobie wyruszy następnego dnia rano. Tylko kto jest takim kopaczem dobrym? Postać. Lord? Nie. Wbrew pozorom nie. Stefan był dobrym kopaczem. Koleja nie. Eli? Nie. Fernandzi nie. Rina? Nie, mamy tylko jednego dobrego górnika. Ale jednej postaci to ja się trochę boję wysyłać. Kapiego można by wysłać. Niby ma tylko 2, ale ma za to płomieniek, więc można by to zrobić. Czym przydałaby nam się postać, która ma więcej górnictwa. No ale cóż. Bo mamy w ogóle mało posiłków tych zaawansowanych, suchych prowiantów. To ciekawe. To niech Lord przygotuje i dopiero kolejnego dnia wyruszymy. No cóż, będziemy mieli mały przestój niestety. Akurat zdążymy pozbierać różne rzeczy. Duża rzeźba z granitu, duża rzeźba z drewna, wielka rzeźba z granitu. O, to możemy zamontować gdzieś, na przykład tu. A te rzeźby zamontujemy sobie tutaj. W szpitalu niech skrzydło szpitalne też będzie troszkę ładniejsze. No to mi troszkę krzyżuje plany, szczerze mówiąc.
Nie mamy tych komponentów tutaj, no. Abi, weź się zajmij rozbieraniem tego, może tutaj odzyskamy komponenty. O, widzę, że pociski jakieś zostały stworzone już. Zlecenia. Pociski, 4 zostały zrobione. Nie, szczegóły nie suspend. A, bo tutaj jest potrzebny tylko metal i paliwo, dlatego zostały zrobione. No to super, bardzo mnie to cieszy. No i nie odzyskaliśmy komponentów, to przypał. Jak tam suchy prowiant? Robi się. No dobrze, to jutro wyruszymy. Czyli jeszcze raz podsumowując, może byśmy Rinę zabrali. Postać. Masz 0 górnictwa, to bez sensu. Farenji nie. Eli? Woleja. No nic, no samego Stefana chyba poślemy. Tylko Stefan, wiesz co ja bym ci dał w takim razie? Jakąś lepszą broń. Bo taki pistolecik to do dupy jest. Weź sobie może takie Uzi czy coś. Karabin maszynowy. Konsola jest niewielkie ryzyko załamania. No dobra, strasznie śmieszne są te dziuple, które porobiliśmy im w murze. Ta mieszkanka. Trzeba by faktycznie dorobić tutaj dodatkowy pokój jeszcze dla niej. Ale jak to zrobić, żeby... No chyba można by tak zrobić, nie? Żeby tutaj drzwi były. Albo tutaj od biedy i przesunąć te pola. Żeby już się zgadzało, że tak powiem, żeby było podobnie. Tutaj zrobiłbym skład i jeszcze w składzie dodał, szczerze mówiąc, przetworzone... Nie. Nie przetworzone. Nie cegły. Bryły, tak? Fragment granitu? Okej, okay, tak. Czyli po prostu nikt tego nie nosi na razie, bo jesteście leniuchami. Dobra, karawana. Czy musimy wejść w świat? I tu rozumiem, mieliśmy jakieś miejsca. Tylko pytanie, gdzie mieliśmy śpiwory i tak dalej. Już karawanę. Musimy się przygotować porządnie. Dobra, weźmy Kapiego, bo on ma dobre strzelanie i tak dalej, czyli Kapi i Stefan idą. Czy tutaj mamy śpiwór? Nie, chyba już nie mamy dodatkowych śpiwórów. Czyli świat, już karawanę, Stefan, Kapi. Ile możecie nieść? A to w sumie wszystko, no te komponenty są całkiem lekkie. Przedmioty, weźmy wszystkie racje żywnościowe, starczy wam... Krótko? Aha, bo wy nie możecie ich jeść, ale to zaraz wam to zmienię, żebyście mogli. I to wszystko chyba. 29 racji żywnościowych to wam powinno starczyć na łohohoho. Choose route, idźcie tutaj, choose route i zajmie wam to 0,3 dnia i akceptuj. Tak. Teraz musimy wejść w przydział. Kapi. Masz lawisz i Stefan, lawisz. A cała reszta wszystko, tylko nie... Suche racje. Stefan i Kapi. Tak? Dobrze. To trzeba naprawić. A pewnie nie mamy komponentów i dlatego... No, zaraz zobaczymy. A czy są tutaj komponenty, tak? No to co mówisz, że nie możesz? Aha, tutaj jest potrzebne ich więcej. 3 są w ogóle potrzebne. No jest, to strasznie dużo. Dostałem informację. O, karawana już wyruszyła. Super, to zaraz przyniesiemy nowe komponenty.
Co moglibyśmy obszary sobie zrobić, składowisko. Tak się zawaliło, nie, zobacz miejsce tutaj, aha, ale tutaj ja kazałem wam wyłączyć, tak, w sensie usunąć, także nie rozumiem, o co chodzi. Architekt, składowisko. Skład i wyczyść wszystko. I potrzebujemy przetworzone leki. No, wszystkie leki niech będą. A tutaj wyłączymy. O, wtedy nie będziecie musieli tak biegać daleko po leki. Świat, wy doszliście już? Czy dochodzicie dopiero? Odpoczywacie już. Ta komórka jest zajęta. Aha. Lol. No dobra, to przejdźcie dalej. Zrób pocisk wybuchowy, zostało zrobione już. No to dobrze. Czyli co, już nie mogę tutaj nigdy więcej wejść? Ale głupota. Ale też noc przeczekajcie, zanim się osiedlę, bo moim zdaniem będziecie mieli mniejszy minus niż jakbym się osiedlił. Także przeczekamy już do jutra. Jezu, chyba trzeba powiększyć ten składzik, o. No, nawet można, o, tak powiększyć. Dobra, Tyzio bada. Tyzio, chciał, żebyś teraz się ekskluzywnie zajmował badaniami. Tu na razie zlecenia. Suspend. Rzeźby są spoko, ale też bez przesady. A wyjdźcie spać. O, bedrollsów nie macie, no trudno. Poradzicie sobie, chłopaki. Sprzęt, ja kiedy masz zniszczone ubrania? A ten prosty hełm, tak? Prosty hełm, posmarował sobie, no to zdejmij go. Zdejmny, jak to mówią. Pod koszulek masz zniszczony, tak? To też zdejmny. Black pensy też masz, posmarował sobie. Lord Jesus. Why would you do that? Nagość, no to idź założyć spodnie. Nie, ty też będą pozmarły o sobie. Lord, musisz się ogarnąć. Spodnie z Mawoła, bardzo dobra jakość. Dobra, czwarta już was osiedlam tutaj. Generowanie mapki. No dobrze, to niech się wygeneruje mapka. Jakiś remont jest, słuchajcie. Ktoś coś robi, dlatego takie stukanie może być słychać momentami. U, jak fajnie. Tutaj w ogóle fajnie byłoby się osiedlić. Chociaż nie, następna baza już po prostu będzie w umiarkowanym terenie. Już nie będę robił więcej wyzwań, żeby po prostu się sprawdzać, czy jestem w stanie takie rzeczy robić na pustyni. Przeżywać następną bazę, budujemy normalnie temperate regions i już. Jeden tragarz mam na jedynku sobie tragarza. I teraz tak, polecenia, nie, obszary, składowisko. Składowisko wam robię tutaj. Teraz zaznaczam kop. Także przenieście to wszystko. Pytanie się, czy bylibyście w stanie ściąć jakieś drzewa i zrobić na szybko łóżka, meble. 45, czyli tak, kapi powiedzmy. Budowniczy na 1 i... Ogrodnik, powiedzmy na 1. Nie, to nie będzie ogrodnik, tylko... Ogrodnik, rolnik? Jesus, z czym to się różni? Nigdy nie wiem. Sadzą i zbierają plony, ogrodnicy wycinają i zbierają rośliny, które zostają oznaczone. Okej. W ten sposób. Nie powiem, żebym do końca rozumiał potrzeby rozróżniania tych rzeczy. Znaczy, rozumiem, ale... No nic. Jest to dla mnie niejasne, niestety. Meble i zbudujmy może dwa łóżka jednak.
Czyli tutaj powinienem wam przestawić z ogrodnika. Aha, na rolnika masz na jeden, tak? No i git. Konsolwiec, to jest twój największy priorytet. To. Drewna sadzenie. Ok, teraz już możecie zbudować łóżka 2. Jakby to pomieścić wam tutaj? A tutaj możemy zrobić. No, powinno być na odwrót, no, ale trudno. W sensie to Stefan powinien kopać. Rozejrzyjmy się po okolicy, sprawdźmy, gdzie tutaj będzie. Tu jest, tu są komponenty. O, jadeit, nice. Też się zawsze przyda. Tu jest dużo komponentów. Natrafiliśmy na sprasowane komponenty. Wow, nice. Kto by się tego spodziewał? No, podróżnicy. Ale to tutaj w ogóle u nas. To fajnie. Ale w sumie nie mamy dla was nic ciekawego. Wy też nic nie macie ciekawego, jak z tego co widzę. Dobra, wróćmy do naszych, naszych wysłanników tutaj. Kopmy to dalej. Tutaj update jest zaznaczony, tutaj komponenty. Tu są jeszcze komponenty, ale to na razie za daleko. Każdy kolejnica płci kobiety odczuwa ból. O nie, jakaś odległa maszyna nienawiści, bla bla bla. No to przypał. Tu jest dużo komponentów. Kapsuła transportowa, zobacz miejsce. Wow, złoto, nice. Złoto chętnie sobie weźmiemy. Słuchajcie, zrobię wam nawet... O, nie ma drewna, tak? To ciekawe. Rąb drewno. Rąb drewno. I zaznaczmy jeszcze to rąb drewno. O. I jak już to skończycie, to różne... Nie. Rozrywka, rzut podkową wam zrobię nawet tutaj w naszym małym obozie. Kapi, weź ty się zajmij tym. Czyna trochę drewniana kłoda, aha. Jeszcze potrzebujecie drewna? Sorry, Stefan, trochę cię pocisnę. No, buduj sobie łóżko, to będziesz spać w łóżku, będzie ci wygodniej. Petunia urodziła. To jest nasz pies. Nice! Mamy młode pieski, ale super. Więcej psów, tym lepiej. No weź, nie masz przypisywanego kapi, weź się tym zajmij. Dobra. W międzyczasie poszukajmy jeszcze tutaj gdzieś w okolicy, czy są komponenty. Tutaj się boję wchodzić do tej jaskini, szczerze mówiąc. Nie, to nie są komponenty. Tu są, ale to są zaznaczone do kopania. Hm.
Chyba w takim razie najbliżej to będzie. O, tutaj są jeszcze. To można tak w sumie zaznaczyć. Nie wiem, czy tutaj są takie rzeczy jak złoto, czy coś, czy takie rzeczy w ogóle są. Pożar, gdzie? Oh no! Czy takie rzeczy w ogóle są na powierzchni, czy to właśnie tym geoskanerem dopiero trzeba kopać? Ciekawe. Dobra. Tam sobie kopią, a my przejdźmy do naszej kolonii. Transportujesz, tak? To mnie bardzo cieszy. Tu do naszego składziku. Nieco bogaty, sterylny, no i super. Co by tutaj teraz sknocić i zrobić? Spsocić, nie sknocić w sumie. Sknocić raczej wolałbym nic. No wolałbym troszkę pozbierać, żeby oni jeszcze zostali jeden dzień albo dwa, no bo chyba nie brakuje im rozrywek i tak dalej. O, srebro, to moglibyśmy wykopać, skoro już tutaj jesteśmy. Nasza kolonia górnicza. Corinis. Rina wpadła w obraźliwe szaleństwo Lorda. Rina, korzystasz z naszej gościny i obrażasz ludzi. No nie wiem, czy to jest takie super z twojej strony. Zachowanie. Znowuż pożar. To ciekawe, czy to uderzają. Co za typiara? Zaatakowała Lorda. No dobra, no chyba trzeba tutaj skończyć. Słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.